Witam wszystkie serdecznie, dziękuję za oglądnięcie materiału wideo dotyczącego pralki firmy Beko. Ku mojemu zdziwieniu, kupując podobnej klasy pralkę parę lat temu firmy Indesit, nie było z nią najmniejszego problemu. Dodatkowo na pralce zawsze stały jakieś przybory do malowania, kosmetyczka, kosmetyki i nawet podczas wirowania nie dochodziło do przewracania się poszczególnych przedmiotów stojących na pralce. Tutaj niestety sytuacja jest zupełnie inna. Oczywiście nie można wymagać, że żadna pralka nie drga, ale w tym wypadku możemy mówić śmiało o drganiu niczym pralki z epoki PRL-u. Zrobiłem odpowiednie zgłoszenie, serwisanci z jedynego, niestety na moje nieszczęście, serwisu z Krakowa przybyli, wibracji nie zauważyli. Zaznaczyłem panom, że pomimo tego, że bęben jest pusty, totalnie pusty, potrafi wibrować i mieć odchylenia góra-dół, góra-dół. Panowie serwisanci jakoś nie chcieli zauważyć tego faktu. Szybciutko wrzuciłem parę ręczników i ciuchów. Niestety zrobiłem poprzedniego dnia pranie, więc formalnie nie było na pełne bębna ładowanie. No i oczywiście serwisanci nie pokusili się chociażby o szybki program, który trwa tam 25 do 45 minut, już nie pamiętam, tylko oczywiście szybkie pukanie i z mieszkania klienta uciekanie. Okazało się, że pralka na złość nie chciała pokazywać swoich pazurków, tak jak to widać na materiałach wideo. Mimo wszystko zaznaczyli i za paręnaście dni z amortyzatorami znów do mnie przybyli, a właściwie jeden serwisant. Po wymianie amortyzatorów cudem nagle pralka zaczęła przez pierwsze parę prań lepiej pracować. Może przypadek, ciężko powiedzieć. Niestety poprzednie wibracje, rewelacje z jej strony wróciły na nowo. Czym prędzej zgłoszenie serwisowe zrobiłem i na serwisantów doczekać się nie mogłem. Znów przyjechał tym razem ten sam od amortyzatorów. Stwierdził, że może tym razem wymienimy bęben. Oczywiście na początku nie mógł tego zaproponować, bo jest to jeden z najdroższych elementów w owej pralce poza programatorem, no więc nie od razu można było za pierwszym razem go wymienić. Po paru tygodniach, bo na magazynie go nie mieli, wreszcie z bębnem serwisant się pojawił, wymienił go. Co prawda przy jego wymianie spadły mu kombinerki na wąż odprowadzający wodę do kanalizacji, który się uszkodził, bo zbyt solidny nie jest. Na szczęście amatorską metodą, czyli taśmą izolacyjną, skleił i zapowiedział, że przybędzie z nowym wężem. Oczywiście do tej pory nie przybył. Powracając do tematu samego wibrowania, tym razem zgłoszenie zostało zrobione przez sklep, gdzie pralka została kupowana. Tym razem serwisanci, bo było ich dwóch, ci sami co na początku, film nakręcili, okiem rzucili i problemów oficjalnie przynajmniej do mnie klienta nie stwierdzili. Oczywiście jak to zwykle bywa w przypadku złośliwości rzeczy martwych, pralka wibrować nie chciała, chociaż dość sporo w sobie prania miała. Skończyło się jak zwykle tylko i wyłącznie na płukaniu, a nawet nie na szybkim praniu. A za parę dni po mailach sprawdzaniu dostałem informację, że niestety moja reklamacja została odrzucona, bo z moją pralką jest wszystko w najlepszym porządku. A po co w ogóle powstał ten materiał wideo? Po pierwsze, chciałbym poznać również zdanie innych posiadaczy tego wspaniałego modelu. Czy też macie takie objawy? Oby nie. Jestem w stanie zrozumieć, że są egzemplarze, które posiadają wady fabryczne, czy po prostu mają taki urok, ale niekoniecznie klient się musi godzić na takie produktum funkcjonowanie. Dlaczego w ogóle wybrałem pralkę Beko? Może dlatego, że mam kilkanaście lat lodówkę tejże firmy na innym mieszkaniu i naprawdę nie było z nią żadnego problemu. Może też dlatego, że nie borykałem się z serwisem. Gdybym pewnie to robił, to już nigdy bym nie kupił nic firmy Beko.
I teraz trochę żałuję, że nie kupiłem sprawdzonego na poprzednim mieszkaniu Indesita, który chodzi po dziś dzień i co prawda po 5 latach po przedłużonej gwarancji na szczęście miał wymieniony cały bęben, bo łożyska już szumiały i o sobie dać znawały, ale poza tym pralka chodzi po dziś dzień. Tutaj niestety rozczarowanie pojawiło się właściwie już zaraz po zakupie, gdzie panowie, którzy ją dostarczyli i po schodach wtaszczyli, podobno odpowiednio ją wypoziomowali i w moje ręce do użytkowania oddali. Jakie są moje oczekiwania, jeśli chodzi o firmę Beko? Przede wszystkim naprawienie tego ustrojstwa, żeby tak nie wibrowało podczas wirowania, bo naprawdę, jak widać zresztą na załączonych materiałach wideo, nie jest zbyt przyjemnie, albo po prostu zwrot gotówki. Miejmy nadzieję, że sprawa będzie miała pozytywne zakończenie. Dzięki za oglądnięcie materiału wideo i za troszeczkę przedłużone podsumowanie, a jeżeli posiadacie pralki firmy Beko wersji Slim, bądź konkretnie ten model, to napiszcie w komentarzu, jakie są wasze odczucia i przede wszystkim również dopiszcie, na jakiej posadzce czy powierzchni trzymacie ową pralkę, bo również to jest dość istotne.